Pij białko, będziesz większy. Kadr masz tyle nad głową i tu ciuć na ręce. Git? Super. To idę i będę wchodził, to ci zamknę. Super. Nagrywa się. Super, człowieku. Sztosik, a ty pokonaj tego potwora. Zjebię go pierwszy. Siemanko, witam wszystkich. Mogę powiedzieć prawie w mojej kuchni, bo przychodzę do was z przepisem na redukcję. Chyba nieskromnie mogę powiedzieć na udaną redukcję. I w sumie tak jakby chciałbym się podzielić moim doświadczeniem. Wy wyciągniecie z tego wnioski, ja wyciągnąłem swoje wnioski. No, lubię się dzielić z wami moim doświadczeniem na tym kanale. Znaczy na kanale Warszawski Koks. Już nie jedna redukcja była, nie jedna masa, nie jeden plan treningowy stestowany. Dobra, ułożyłem sobie taki mniej więcej tutaj plan, żeby się nie pogubić. I zanim przejdziemy do tego, jak obliczyłem swoje zapotrzebowanie kaloryczne, jak wyglądał mniej więcej mój trening, dieta, to chciałbym zacząć od tego w dużym skrócie, jak wygląda mniej więcej mój dzień. I na podstawie później tego będziecie mieli takie mniej więcej porównanie, jak obliczyć swoje kalorie, jak ja obliczałem swoje kalorie. W skrócie mój dzień. Pracę zaczynamy, dokładnie spotkania z pracownikami od godziny 11. Też jako zarządem różne decyzje podejmujemy, więc jest to tryb, powiedzmy, taki bardziej siedzący pracy. Od 11 do, i to różnie jest, do 16, do 17, do 18, wczoraj na przykład do 20 i później zaczynamy trening. Jeśli chodzi o pierwszy posiłek, który spożywam, najczęściej śmiało mogę powiedzieć, że jest on o godzinie 14, ale czasami bywa tak, że o godzinie 14 może wypaść jakieś spotkanie w firmie, więc staram się zjeść ten posiłek wcześniej, bo na przykład wolę mieć przerwę od posiłku na przykład 4-5 godzin do treningu, niż zjadłbym na przykład o 15.30 po spotkaniu i o 18.00 trening, na przykład po 2 godzinach, no to nie lubię. Lubię, jak mi się posiłek taki większy uleży. A czemu większy? Bo właśnie pierwszy posiłek jest to około 1500 kalorii i właśnie mój jadłospis składa się z takich dwóch dużych posiłków po 1500 kalorii, ale też różnie to jest. Czasami może mieć jeden 1200, kolacja może mieć 1800. Przechodząc do kolacji, kolacja najczęściej jest po treningu o godzinie 22-23. No dobra, to teraz możecie sobie wywnioskować, że tej aktywności nie ma zbyt wiele, jeśli chodzi o właśnie przebywanie tutaj w firmie, ale jeszcze mogę dodać, że między spotkaniami, na spotkaniach, tu nie ma takiej sztywnej atmosfery aż bardzo, więc mogę sobie wstać, chodzić, no oczywiście, żebym nikomu tutaj nie przeszkadzał, tak? Ale gdzieś staram się szukać tego ruchu. Nienawidzę siedzieć w jednym miejscu, bo aż mnie spina tutaj. No. No dobra, czyli nie mamy za dużo aktywności. Ja nie mam za dużo aktywności tutaj w firmie. I nadrabiam na pewno sobie to na treningu. Kardio w ogóle nie robię. Czasami tutaj mnie owca z sakerem zarazili skakanką, więc ta skakanka sobie wpada. Czasami w jakichś, powiedzmy, 10 seriach po 180 podskoków. Zaczynałem od 50, później doszedłem do 100. No, więc takiego typowego kardio jak kiedyś, że pół godziny, godzinę po treningu, nie ma. Jeśli chodzi o kroki, bo te kroki są dalej popularne, jeśli chodzi o takie wytyczanie swojej aktywności, no to jakoś nie ma szaleństwa z tymi krokami, od 5 do max 15 tysięcy kroków dziennie, a taka średnia mi tam mniej więcej aplikacja pokazuje 7-8 tysięcy. Zanim jeszcze podsumuję moją tak jakby aktywność w ciągu dnia, sumując cały dzień z treningiem, to jeszcze kilka słów o treningu. Najczęściej wygląda to tak, że ćwiczę 4 razy w tygodniu, ale ostatnio zaczął się wkradać plan FBW i wtedy ćwiczę 3 razy w tygodniu. Jeśli chodzi o 4 razy w tygodniu, no to jest to poniedziałek, góra ciała, wtorek, dół ciała. Pokażę wam teraz kilka ćwiczeń, które wykonuję.
na górę ciała i na dół ciała. I też różnie to jest. Przedział powtórzeń od 3 do 5 i druga część tygodnia, czwartek i piątek, też góra, też dół, tylko w wyższym przedziale powtórzeń od 8 do 10. Jeśli jest to FPW, no to on właśnie tam wychodzi mniej więcej 3 razy w tygodniu. Dobra, teraz chyba znamy już w 100% tak jakby moją aktywność i chyba mogę śmiało powiedzieć, że jest to aktywność umiarkowana i to będzie teraz ważne przy wliczaniu moich i również waszych, jeżeli chcecie kalorii. No dobra, to teraz możemy przejść do głównego punktu ogólnie tego całego odcinka, czyli jak obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne, jak u mnie to wyglądało. I tutaj z pomocą przychodzi książka Owcy, Fundamenty odżywiania, które macie do pobrania całkowicie za darmo ze strony WK Sklepu. Dam link tutaj. Chyba tutaj się wyświetli. Za darmo możecie sobie pobrać. I dokładnie ja jestem teraz na stronie numer 20-21. Jak obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne? Jest taki wzór. Powinien wam się tutaj wyświetlić tabelka. I tak. Twoja waga razy 22. Ja zaczynałem redukcję od 105, czyli 105 razy 22 wychodzi 2310. To jest wynik, w którym utrzymacie wagę, jeżeli będziecie tylko siedzieć. I oczywiście pamiętajcie o powiedzeniu 1000 organizmów, 1000 zapotrzebowań. I teraz przechodzimy do kroku numer 2, czyli tak jak przez większość tego odcinka ustalałem, opisywałem wam mój cały dzień, żebyście mniej więcej się zorientowali, o co chodzi mi z tą aktywnością w ciągu dnia. Ja śmiało mogę sobie tutaj wybrać umiarkowany, czyli wybieram 1,5. Mnożę to sobie 2310 razy 1,5 i wychodzi mi dokładnie 3465. I jeszcze jedna ważna kwestia. Nie miejmy za cel tym wzorem odnaleźć swojego tak jakby 100% zapotrzebowania kalorycznego. Niech to będzie dla nas takie odniesienie i później ważymy się, patrzymy w lustro. Czy chcecie masować, to dodajecie kalorii. Jeżeli chcecie redukować, odejmujemy kalorii i sprawdzamy, co się dzieje i wtedy reagujemy. Czyli tak, ja wszedłem na redukcję i obciąłem sobie na początku 300-200 kalorii, czyli tam zszedłem do 3200, 3300, ale pamiętam, że szybko obciąłem już do 3000. Mam za sobą dłuższe redukcje. Fajnie też to się sprawdziło, ale no niestety przeciągało się w czasie i chciałem testować taką powiedzmy mini szybką redukcję przed Sopotem, przed wakacjami. No ale też już długi okres robienia masy męczył mnie, więc chciałem sobie delikatnie przyredukować do około 95 kg. No i wszedłem na te 3000 kalorii i fajnie waga spadała mniej więcej kilogram na tydzień. Na początku wiadomo chyba więcej skoczyło na dół, około 2 kg. Wiadomo, ta woda zeszła z organizmu. Ale później fajnie równo leciało, tak mniej więcej maksymalnie kilogram na tydzień. Jeszcze a propos diety, jak trzymam te 3000 kalorii, jaki był rozkład makroskładników? Białko starałem się trzymać przynajmniej 2 gramy na kilogram masy ciała, ale bliżej było to chyba w wyniku 2,5 grama na kilogram masy ciała. Tłuszcze to było tak mniej więcej między 0,5 maksymalnie gram, ale chyba tak 0,75 grama na kilogram masy ciała chyba było tak najczęściej trzymane. No i reszta węglowodany. No i jeszcze taki fajny przykład tutaj Owca podał w książce, że na przykład mamy tego koksa z korpo, który tylko siedzi i jego zapotrzebowanie to 3300 kalorii. Koksu listonosz 4800 kalorii,
Ja myślę, że jestem mniej więcej tutaj gdzieś po środku, na tym koksu z korpą ma nawet sporo tych kalorii. No więc pamiętajcie o uwzględnieniu swojej aktywności, żebyście nie przesadzili ani w jedną, ani w drugą stronę. Teraz zapewne zadacie mi pytanie, jaki plan. Plan jest taki, żeby zrobić takiego reversa. Delikatnie będę już podbijał kalorie, nie będę szalał. Mam już swoją taktykę na reversa sprawdzoną. Kiedyś testowałem na sobie, fajnie to wyszło. Więc zacznę sobie dodawać mniej więcej, zacznę od 100 kalorii co tydzień. Później zwolnię tempo. No, delikatne takie, powiedzmy, teraz będzie wypełnienie i nie chcę się za bardzo ulać, o, nazwijmy to tak. Tak, ale wracam na masę. No dobra, to teraz sobie przejdźmy do pytań, które zadawaliście mi na Instagramie. Robercik Dynamit. Ponad 400 pytań w 2 godziny chyba. Dziękuję za taki odzew. I powybierałem sobie mniej więcej chyba z 10 pytań. Takie najczęściej powtarzające się. Pierwsze pytanko. Czy planuję wyjść na scenę jeszcze? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Na scenę już nie planuję. Wiem, że do tej kulturystyki się nie nadaje. Mówię to wprost. Kolejne pytanko. Jak często się ważyłeś? Jak często robiłeś sobie cheat day? Cheat day całkowicie nie. Nie robiłem. Jak często się ważyłem? Mniej więcej co tydzień, co 10 dni. Czy robiłem cardio? Nie robiłem. Nie było czegoś takiego. Nawet nie mieliśmy rowerka, gdzie mógłbym sobie usiąść, czy to Orbitreka i piłować te pół godziny, godzinę. Więc dobrze, że tak wyszło. Kolejne pytanko. Lepiej czułeś się na masie czy na redukcji? Czuję się na masie tak samo dobrze jak na redukcji, ale na redukcji do wagi, myślę, takiej, że do 90 kg. Jak już tych kalorii byłoby mniej więcej, powiedzmy, 2500, to już zaczęłyby się robić tutaj jakieś dziury i problemy z głodem. Kolejne pytanko. Do ilu kilogramów zbiłeś? No to do 95. Jeszcze był tam taki mały plan do 92, ale nie. Już mniej więcej to, co chciałem osiągnąć, osiągnąłem. Nie będę piłował się za bardzo. To jest dla mnie komfortowy poziom tkanki tłuszczowej. I tak zostanę. Masuję delikatnie. Kolejne pytanko. Najlepszy zapychacz na redukcji? Ziemniaki. Dlatego na śniadanko, pierwszy posiłek, jest to zazwyczaj kilogram ziemniaków. Kolejne pytanko. Ziemniaki czy makaron czy ryż? Oczywiście na pierwszym miejscu stawiam ziemniaki. Na drugim makaron, na trzecim ryż. Wszystko lubię. No wiadomo, że ziemniaczki najchętniej pieczone najbardziej. Kolejne pytanko. Suplementacja podczas redukcji. Co stosowałem? Oczywiście odżywka białkowa na pierwszym miejscu. Z takich przetreningowych to cytrulina lub bomba. Na wieczór kreatyna i omega. Kolejne pytanko. Jak wytrzymałeś na dwóch posiłkach na redukcji? Dla mnie to jest wygodne. Dwa duże posiłki, mniej czasu na przyrządzanie wszystkiego. Jedna, druga uczta, olbrzymia. Dla mnie jest to na pierwszym miejscu najważniejsze, że jest to wygodne. Nie lubię jeść często po prostu. Kolejne pytanko. Zmieniłbyś coś w tej redukcji z perspektywy czasu? Nie. Uważam, że fajnie mi to teraz wyszło i nic bym nie zmieniał. Czy jesteś z niej w pełni zadowolony? Oczywiście tak. Kolejne pytanko. Planujesz jeszcze jakieś starty w trójboju? Chciałbym, ale to tak bardziej w okresie, myślę, że zimowym. No i to by było ostatnie pytanko. Fajnie, mam nadzieję, że tutaj nic za bardzo nie pokręciłem, bo tak na spontanie sobie zrobiłem ten plan, w ogóle wymyśliłem ten odcinek. Jeżeli właśnie tutaj już kończę redukcję, więc wpadłem na pomysł, że taki przepis, podzielenie się moim doświadczeniem będzie fajnym odcineczkiem na kuchni, co chcesz,
właśnie kuchnia jedz co chcesz, nasze właśnie hasło kuchnia jedz co chcesz, znaczy nie kuchnia jedz co chcesz, wygląda jak chcesz. No, też fajnie było mi tutaj zaprezentować, że to działa, że jem co chcę i że to działa. Dziękuję bardzo za uwagę. Rośnijcie duzi lub malejcie, ale zdrowo i skutecznie.